Dziś jest poniedziałek, 7 dzień stycznia 2019 roku. W kolejnym odcinku Coastu witam Was Karol Milcarz, a ze mną są jak zawsze Piotrek Zarychta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Łukasz Woźny. Witamy. Dobry wieczór. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie częściowo o tym, co czeka nas w lutym, czyli o meczu gwiazd, szczególnie o pierwszych piątkach i o tym, czy niektórzy z graczy, takich jak chociażby Dwayne Wade, czy z drugiej strony Luka Doncic, powinni się w tych piątkach, czy też w meczu gwiazd znaleźć. Ale poza tym także o tematach bardzo aktualnych i od tych tematów bardzo aktualnych zaczniemy. A tym tematem najgorętszym jest temat z zimnej Minnesoty, Łukasz. Minnesota Timberwolves nagle nie z gruszki, nie z pietruszki stwierdzili, że zwolnią Toma Thibodeau. I jakby na to nie patrzeć, Łukasz, kto z takiej decyzji mógłby się ucieszyć, albo kto najbardziej mógłby ucierpieć w Minnesocie, patrząc na przykład na zawodników? Bo chyba nie budzi wątpliwości, że ta decyzja zaskoczyła absolutnie wszystkich, co do jej, oczywiście, terminu jej podjęcia. Znaczy tak, no to tutaj można się zgodzić właśnie, że jeżeli chodzi o te decyzje, to przede wszystkim ona zaskoczyła pod względem samego terminu. Natomiast kto mógłby z tego być najbardziej zadowolony, no to na ten moment no tak trudno powiedzieć. Natomiast wydaje się, że może właśnie Karl Anthony Towns, który kilka dni temu bodajże nawet powiedział, że był zaskoczony, jak usłyszał, że Tom Thibodeau go pochwalił za cokolwiek, bo takie rzeczy nie dzieją się często. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, zawodników, którzy w zasadzie byliby najmniej z tego faktu zadowoleni, to pewnie Taj Gibson, którego rola może się zmienić pod nowym trenerem ze względu na to, że Tibbs preferował ten styl taki, powiedzmy, siermiężny na dwóch wysokich, a tutaj nowy trener być może spróbowałby stretch four, takiego zawodnika, powiedzmy, rozciągającego grę z pozycji numer 4. Derrick Rose, chociaż kilka minut temu stwierdził, że niewiele się pod tym względem zmieni. Natomiast to ja jestem trochę zaskoczony tą decyzją. Jeżeli chodzi o samą decyzję, no to może pod tym względem, że ona się stała, to nie aż tak bardzo, tylko po prostu jej czas. Bo były powody ku temu, żeby właśnie zrezygnować tutaj z usług Toma Thibodeau w Minnesocie. Znaczy, Piotrek, nie jest trochę tak, że jak jesteś Karlem Anthony Townsend, czyli teoretycznie najważniejszym zawodnikiem w organizacji, no niby wywalają Tipsa, ale czy to jak to zrobili, w momencie, w którym to zrobili, nie pokazuje o tym, jaka to jest organizacja i czy warto z nimi wiązać w przyszłość, skoro oni są tak, powiem inaczej, niezrównoważeni pod względem podejmowania decyzji? Czy to może wpłynąć na Townsa na przykład, według ciebie? Czy z takiej perspektywy byś na to nie patrzył? Nie wiem, czy wpłynie na Townsa, bo gościa nie znam osobiście, więc trudno mi to jakoś tak oceniać. Natomiast jestem w stanie zgodzić się z tym, że sama decyzja o zwolnieniu Tipsa jest decyzją dosyć łatwą do obronienia. Natomiast termin to dla mnie jest po prostu głupota. I to jeszcze godzinę po tym, jak oni wygrali wysoko spotkanie z Lakersami. Ja wiem, że z Lakersami osłabionymi w ogóle, ale mimo wszystko, tak? I to jeszcze w sytuacji, kiedy w ogóle cały ten scenariusz, tak? Thibodeau, jeśli już miał być zwolniony, to powinien być zwolniony przed sezonem, żeby nowy trener miał czas na to, żeby przepracować obóz przygotowawczy, zagrać jakieś mecze przedsezonowe z nową drużyną i po prostu przygotować ją normalnie po swojemu. A tymczasem nie dość, że Thibodeau doprowadził w końcu ten transfer Jimmy'ego Butlera do realizacji. Potem po tym transferze drużyna zaczęła grać naprawdę dobrze, póki była zdrowa. Potem się znowu posypali, bo Jeff Teague wypadł, teraz Derrick Rose wypadł, ktoś tam jeszcze i trochę tych porażek wpadło, ale dalej oni wciąż mają chyba od momentu wymiany bilans dodatni 15-12, z tego co dobrze pamiętam. Nagle w takim momencie wywala się trenera, to, że się tam pozbawia go też funkcji prezydenta, to już pali licho z tym, ale no, dla mnie to jest po prostu głupota. To jest głupota właściciela, który miał tyle szans, tyle sytuacji, tyle momentów na to w trakcie tego sezonu, żeby podjąć tą decyzję. Nawet w momencie wymiany. Wymieniłeś Jimmy'ego Butlera, okej, zrobiłeś swoje, teraz spadaj. Mamy nowe otwarcie, mamy nowych zawodników, bierzemy nowego gościa, który będzie to prowadził i zaczynamy na tym budować. Więc tych okazji do zmiany było naprawdę mnóstwo. Nie jestem w stanie zrozumieć, czemu akurat tu i teraz, a nie jakiś czas temu. A jeżeli
jeżeli teraz, to czemu nie zostawić do końca sezonu, skoro to naprawdę wyglądało, przynajmniej jak dla mnie, dosyć optymistycznie. Z drugiej strony pamiętajmy, ile lat właścicielem jest Glenn Taylor? Ile lat Minnesota Timberwolves byli w playoffach od odejścia Kevina Garneta? Ani razu. Zrobił to dopiero w zeszłym sezonie Thibodeau i teraz też był gdzieś tam, kręcił się wokół tej ósemki. Więc teraz dają władzę w ręce młodego gościa, tak, bo to jest ten Ryan Saunders, syn Flipa Saundersa. Czytałem gdzieś tam, że Glenn Taylor marzy sobie taki scenariusz, że Ryan Saunders będzie na tyle dobry, że zostanie nie tylko trenerem tymczasowym, ale też stałym. I że widziałby gdzieś w klubie Freda Hoiberga. No teraz też widziałem, chyba 15 minut temu pojawiła się informacja, że Hoiberga interesuje w NBA tylko praca jako trener. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale dla mnie to pokazuje tylko, jak niektórzy właściciele są po prostu głupi i niepotrzebnie czasami pchają się z butami w nie swoje role. Bardzo nietaktowne z jego strony. Tak jak mówiłeś, 14 lat bez playoffów, Thibodeau ich wprowadza. I robi to gość, który nawet potrafił, nie wiem, Kobiemu Bryantowi dziękować, i jak przyjechał na ostatni mecz do Minnesota, nie potrafił jakoś chociażby dociągnąć tej drużyny do końca, gdzie naprawdę Thibodeau mógłby ten sezon dokończyć. Oczywiście pojawiały się głosy, że to wynikało głównie dlatego, że nie lubili go kibice Minnesoty, że bardzo mało osób przychodziło na mecze, że zbliża się okres przedłużania karnetów, więc trzeba patrzeć na dolary, tylko jak ja sobie przypomniałem... Nie, to wiadomo, Ryan To tak naprawdę nie było. W Minnesocie było kiepsko z tym, no. Po pierwsze... No tak, ale to wiesz, to wiadomo. Teraz Ryan Saunders jest gościem, który sprzedaje bilety. To on ma przecież cyrkę Big Ticket, nie? No tak, tylko czemu tego nie zrobiono, tak jak mówisz, wcześniej? Bo to nie jest coś, co w Minnesocie jest problemem od dzisiaj czy od wczoraj, tylko dużo wcześniej. Tam, jak się włączy mecz z Minnesoty, to tam... Zwyczaj trybuny nie są zapełnione, a po drugie tam jest cicho, jakby tam nikt nie siedział przeważnie. Nawet jak są playoffy, to znaczy, nie ma znaczenia obecnie. Nawet nie chodzi o to, że jest cicho, ale jak sobie włączy, jak można było włączyć sobie mecz Minnesoty przed zwolnieniem Tipsa, no to dosyć często pojawiało się buczenie, jak on był przedstawiany. Więc to też była dosyć zaskakująca sytuacja, że trener lokalnej drużyny przed samym meczem jest wybuczany, więc To nie najlepiej, który jako jedyny od 15 lat odniósł jakikolwiek sukces. No ale... Znaczy to też, sprawa jest taka, że być może bali się w Minnesocie, że zajedzie Karla Antonego Townsa, to raz. Dwa, wydaje mi się, że on poniekąd też był przekonany, że w pewnym momencie jednak to się tak skończy. Stąd te jego ruchy były krótkoterminowe. Druga rzecz jest taka, że być może mylił rolę samego trenera z rolą, albo inaczej, nie mylił, tylko nie mógł pogodzić roli trenera wraz z tą osobą, która będzie odpowiedzialna za ruchy, powiedzmy, te koszykarskie. I stąd te jego manewry i sama gra zespołu była podyktowana pod to, żeby osiągnąć sukces krótkoterminowy i nie za bardzo patrzył na przyszłość, stąd także było to ściągnięcie Jimmy'ego Butlera. No ruch, który jak najbardziej można obronić, tylko że no wyszedł jak wyszedł. Ja myślę, że nie wyszedł tak źle, patrząc na to, że dostali Covingtona i Saricia, gości, których mogą na wiele lat podpisać, gości, którzy zapewniają, jak dla mnie przynajmniej, jeszcze lepsze towarzystwo dla Townsa, to spójrzmy, co się dzieje z Butlerem w Filadelfii, tak? To też jest inny temat, który poruszymy pewnie. Natomiast no, kwestia tego, że zarówno Covington, jak i Saric idealnie pasują do Townsa, patrząc na to, jak koszykówka NBA się rozwija i w jakim kierunku idzie, więc pod tym kątem ten ruch był moim zdaniem dobry. Bo po pierwsze, zabrałeś gościa, który ewidentnie, jak dla mnie, psychicznie niszczył tych dzieciaków, bo inaczej nie można powiedzieć o Townsie i o Higginsie, jak po prostu to są wciąż dzieciaki, które zarabiają po prostu grube pieniądze i grają fajnie w koszykówkę. A po drugie, dajesz po prostu tym gościom takie wsparcie, które im się należy. Takie wsparcie, które takiemu Townsowi zapewnia możliwość najbardziej efektywnej gry, do której wydaje się, że on jest predysponowany. I teraz... Jeszcze można tak spojrzeć, zamykając nieco ten temat i zaraz przechodząc do tematu Jimmy'ego Butlera. Tom Thibodeau
nie wiadomo, kiedy on tak naprawdę wróci. Myślę, raczej ten człowiek wróci do NBA, pomimo tego, że wydaje się, tak jak pisał Maciek Kwiatkowski, słusznie, że NBA wyprzedziła Toma Thibodeau i to jest dosyć obiektywny fakt. Jestem ciekawy, czy Tom Thibodeau będzie w stanie, jeżeli podejmie, a prawdopodobnie chyba podejmie jeszcze pracę w NBA, trochę się do tego wszystkiego dostosować, bo Tom Thibodeau jest cały czas, wydaje się cały czas takim samym trenerem i preferuje taką samą koszykówkę, jak to było jeszcze jakiś czas temu. Chociaż oczywiście pewne zmiany można było zaobserwować, ale no, w pewien sposób stał się tu ofiarą. I z jednej strony szkoda, że takiego człowieka w NBA już nie będzie, który był symbolem przecież fenomenalnej drużyny Bostonu i świetnej defensywy Chicago Bulls, może nie aż tak świetnej drużyny, jakby mogła być. I sam jestem ciekaw, czy Tom Thibodeau wracający do NBA, nie wiadomo kiedy i w jakiej roli, będzie w stanie się dopasować i czy to będzie rola head coacha, czy Tom Thibodeau będzie w stanie pogodzić się z rolą na przykład koordynatora defensywnego, gdzie no, z całą pewnością dużo bardziej mógłby się dopasować do tego, co obecnie w NBA jest, bo umysł koszykarski on ma no, chyba jeszcze nie aż taki skamieniały. Na pewno miał na tyle pojemny, żeby stać się tym, kim się stał i ten sukces osiągnął, a co będzie później, zobaczymy. To jest takie ciekawe pytanie, patrząc na to w przyszłość z perspektywy Toma Thibodeau, bo teraz chyba od koszykówki sobie odpocznie. A teraz na wschód podążamy za kolejnym zawodnikiem z tej wymiany listopadowej, czyli Jimmy Butlerem, Piotrek, który po dwóch miesiącach, dobrze liczymy, dwóch miesiącach niecałych nawet od tej wymiany, już słuchy chodzą, że z Brettem Brownem się trochę już poprztykał i już mu coś nie pasuje, że on jest źle używany w tej drużynie. Tam chyba chodziło o atak. I Piotrek, ty chyba nie jesteś tym jakoś szczególnie zaskoczony, ale jak bardzo powinni się obawiać tego w Filadelfii? Czy może nie powinni? Wydaje mi się, że na pewno Filadelfia jest w o tyle lepszej sytuacji niż byli Timberwolves, że zarówno Joel Embiid i Ben Simmons to zupełnie inne charaktery niż Towns i Wiggins. Bo zarówno Embiidowi i Simmonsowi nie brakuje pewności siebie, więc można śmiało twierdzić, że oni aż kipią pewnością siebie, a czasami mają jej po prostu zbyt dużo. Więc tym bym się nie przejmował. To, co może się stać, mam wrażenie, to może być wymiana trenera, bo to pamiętajmy, jest trener jeszcze z poprzednich władz, tak? To jeszcze jest trener wybrany przez Stana Hinkiego, więc to może być gdzieś tam taki przyczynek do tego, żeby wymienić Bretta Browna. Tym bardziej, że pamiętajcie, kilka dni, czy dwa, trzy tygodnie po tym, jak Jimmy Butler przyszedł do Filadelfii, to Joel Embiid powiedział gdzieś, nie pamiętam gdzie to dokładnie się pojawiło, ale powiedział, że nie podoba mu się to, jak jest w tej chwili wykorzystywane, że jest taką stretch piątką, on chciałby grać bliżej kosza. Więcej izolacji, więcej grania tyłem do kosza, więc tu już był pierwsze jakieś ziarenko zasiane ze strony Embiida. Natomiast no to, że Embiid tam różne rzeczy mówi, to wiadomo, przecież on wielokrotnie w poprzednich latach mówił, że nie podoba mu się to, że nie gra dzień po dniu, że ma tyle przerw i w ogóle, że on jest zdrowy, że jest gotowy do grania. Natomiast do Butlera już jest przyczepiona łatka. Łatka kogoś, kto marudzi, łatka kogoś, kto będzie szukał wszędzie dziury w całym, a wcale nie jest powiedziane, że on wie najlepiej. Bo oczywiście, co prawda, w Chicago z Fredem Hojbergiem miał w 100% rację odnośnie tego, że Hojberg nie nadaje się na trener NBA i jeśli ktokolwiek dobrze życzy Minnesota Timberwolves, to powinien w tej chwili modlić się do swoich bogów, żeby Hojberg tam nie trafił. Przynajmniej nie na stanowisko trenera, nie wiem, może jako generalny menadżer, którym ponoć nie chce być, może na tym stanowisku by lepiej pasował i lepiej by się obronił. No ale Jimmy Butler, tak jak zacząłem, no, tą historię swoją konfliktów z trenerami, z właścicielami, z drużynami ma coraz pokaźniejszą i obecna NBA raczej odchodzi od gości konfliktowych. Więc to może być problem dla Butlera w dłuższej perspektywie, że w pewnym momencie umiejętności koszykarskie przestaną być na tyle istotne w jego przypadku,
co na przykład burzenie chemii w szatni. I to może być problem dla niego, więc ja bym na jego miejscu trochę uważał, chociaż tego, co on tam się wypowiadał raz, czy nie raz i nie dwa, no to on raczej ma tego typu opinie głęboko w D i raczej ze względu na to, że wychowywał się w takich, a nie innych warunkach, to on widzi tylko i wyłącznie jedną drogę do sukcesu i to jest ta, którą on prowadzi. Jak komuś się nie podoba, no to równie dobrze może, jakby to powiedział Butler, wypier i tak dalej. Więc to jest na pewno trudna sytuacja dla Sixers. Sytuacja, z którą nie mieli dawno do czynienia, ale z drugiej strony chyba lepiej mieć taki problem na głowie, że są na czwartym miejscu, chyba, jeśli dobrze pamiętam, w tej chwili w konferencji i muszą zastanawiać się, czy Jimmy Butler będzie jednak dobrze pasował w drużynie, która wygrywa. Jest tak jak 4 lata temu, na przykład mieć sytuację, jasna cholera, musimy grać TJ-em McConnellem jako pierwszym rozgrywającym. Właśnie, Łukasz, pod względem koszykarskim, bo tu głównie o koszykówkę chodzi. Od początku było mówione, Ben Simmons potrzebuje piłki, Joel Embiid potrzebuje piłki, Jimmy Butler potrzebuje piłki, to oznacza pewne problemy i myślę, że głównie o to Butlerowi może chodzić, o tym, w których miejscach tą piłkę dostaje, jak jest używany, bo patrząc w statystyki, to pod względem tego sezonu i chociaż ten porównywanie z tym epizodem krótkim w tym sezonie w Timberwolves może nie jest najbardziej adekwatne, to jeżeli chodzi o usage Butlera i tak dalej, to nie jest jakaś wielka różnica. Może większa jest w perspektywie kilku ostatnich sezonów i tego, jak on był wykorzystywany. Jak ty na to pod względem koszykarskim patrzysz? Kwestia może być tego typu, że... Znaczy może inaczej. Zacznę od tego, że są na pewno lepsze sposoby na to, żeby wyjaśnić pewne rzeczy, aniżeli wychodzić z tym do mediów. To może być taka podstawa, bo jeżeli on rzeczywiście, on może być faktycznie źle wykorzystywany w ataku, natomiast podstawowa sprawa powinna być taka, że on nie powinien, że to nie powinno wyjść przez ESPN, tylko to powinno wyjść po prostu, no z tym powinien pójść do trenera. No, to jest dziwna sprawa, natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, które postawiłeś, to w tym przypadku może faktycznie Jimmy Butler być trochę wykorzystywany jak taki rozciągający grę, po prostu Robert Covington. I za mało jest takich sytuacji, kiedy pojawiają się dwójkowe akcje z nim, a Joel, między Butlerem a Joelem Embiidem. I tutaj też być może wyjdzie właśnie, no kwestia jak się do tego dostosuje na pewno Brett Brown, bo w tym przypadku mają sporo czasu, Sixers na to są póki co w dobrym miejscu, na czwartym miejscu w konferencji, więc tutaj jeszcze powalczą na pewno o to pierwsze miejsce, natomiast pytanie, może nie o pierwsze, ale powalczą o to, o przewagę parkietu w pierwszej rundzie, natomiast pytanie właśnie tylko, czy do playoffów uda się dostosować, pogodzić te trzy trudne charaktery ze sobą. Od początku mógł być to problem, przecież Filadelfia nie była na tej liście potencjalnych drużyn, do której Jimmy Butler chciałby trafić i może też z tego względu, że koszykarsko, czysto, tak ofensywnie, jeżeli chodzi o usposobienie, to może to fit najlepszy nie jest, chociaż patrząc na Filadelfię, tak jak mówiliście, po tej wymianie, to oni naprawdę grają całkiem dobrze. Bilans chyba 17-8. Kręcą się wokół dziesiątki w obu efektywnościach. Koło początku tej pierwszej dziesiątki, końca pierwszej dziesiątki, początku drugiej. Także statystyki takie, co można było go okiem zobaczyć przez te jego wygrywające rzuty, które miał bodajże, może nie aż tyle, ale miał dwa, jeżeli dobrze pamiętam, w tym swoim krótkim okresie. Jednak te statystyki klacz też poszły do góry. Byli na 25. miejscu w klaczy, jeżeli chodzi o net rating, teraz są na 8. To może dobrze prorokować na playoffy. To jest oczywiście ten sezon. Wymieniając Covingtona i wymieniając Saricza, wymienili zawodników, którzy byli młodsi i mieli kontrakty. Butler ma 30 lat, był pod Tipsem, więc ma więcej i kończy mu się kontrakt i pewnie jego tej opcji nie wykorzysta i wejdzie na rynek wolnych agentów i będzie potencjalnie spory problem. Ale to jest też test dla Bretta Browna, bo tak naprawdę Brett Brown przez wiele lat był raczej chwalony, bo dlaczego by nie, mając taki chłam, jaki miał, będąc pod Chinkiem, przechodząc przez całą tą przebudowę. Teraz ma sporo
sporo lepszy zespół, ma sporo lepszy, ma naprawdę dobry zespół, rozwijający się, teraz dostał jeszcze weterana i dla niego to jest test, pierwszy tak naprawdę w NBA, gdzie on ma gracza, doświadczonego gracza kalibru All-Star. On wcześniej takiego gracza w ogóle nie miał, bo oczywiście Joel Embiid to jest no, franchise player, ale to jest gościu, który ma 20, choć no dużo, no już 25 lat chyba. No nie grał przez 2 lata, ale jednak młody, tak samo Ben Simmons, więc to będzie ciekawe do obserwacji. Aczkolwiek wcale się nie zdziwię, jeżeli jeszcze przed playoffami albo w trakcie playoffów tam się wszyscy pokłócą, a raczej Jimmy Butler zacznie fakować na wszystkich, bo on skoro fakował na Thibodeau, to na wszystkich może takiego, który ma wszystko w dupie. Tak? I jeżeli tak to się skończy, to dla Jimmy'ego Butlera nie będzie najlepsza rzecz, bo jeżeli ma być wolnym agentem i wejść na rynek w tym wieku, to będzie bardzo wiele drużyn, które może się nim potencjalnie zainteresują, ale taki sam będzie stopień obawy o to, co on w szatni może zrobić, bo już to zrobił w Chicago, zrobił to w Minnesocie i może zrobi to w Filadelfii. Oby nie, bo to lepiej byłoby dla konferencji wschodniej. Coś jeszcze chcecie dodać w tym temacie, czy przechodzimy do All-Starów? Cisza. Cisza. Nic się nie dzieje. Dobra, to przejdziemy do tego, o czym wiemy, kiedy były podane pierwsze wyniki, bo w czwartek, czy w piątek? W czwartek. W czwartek. Pierwsze, bo tak, no TNT. Pierwsze wyniki na All-Star. Piotrek, dosyć tak szerzej o tym mówiłeś w zarychcie na solo, więc zacznę od Łukasza. Czy twoim zdaniem, może tak, czy ty byś się cieszył, gdyby Dwayne Wade w swoim pożegnalnym sezonie zawitał do Charlotte i wyszedł w pierwszej piątce w drużynie, nie powiem drużynie wschodu, zachodu, bo będą wybierane, jeżeli wyjdzie w pierwszej piątce tych drużyn? Akurat jest mi to dosyć obojętne, bo z jednej strony to też jest o tyle ciekawa sprawa, że patrząc wstecz, Kobe Bryant trafił do All-Star Game w swoim ostatnim sezonie, a z drugiej, mimo wszystko, w takim sezonie, jaki gra Dwayne Wade, nie jest to najgorszy sezon, natomiast no, ma już swoje lata. I kwestia polega na tym, że mimo wszystko będzie zabierał to jedno miejsce zawodnikowi, który zdecydowanie bardziej powinien tam trafić niż Dwayne Wade. I pytanie, czy w tym momencie można usprawiedliwić, na pewno można usprawiedliwić to, że on by tam trafił z perspektywy całej jego kariery, tylko no, z drugiej strony, czy to na pewno jest kryterium, za które się w danym sezonie trafia do meczu gwiazd. Ja osobiście nie dałbym Dwayna Wade'a. Nie dałbym Dwayna Wade'a, bo wydaje mi się, że tam powinni trafiać zawodnicy, którzy w danym sezonie, w danych rozgrywkach na to jak najbardziej zasługują. Natomiast to też nie przeszkodzi mi jakoś specjalnie, gdyby Wade się tam znalazł. A dla ciebie, Piotrek, włączyłbyś All-Star Game na żywo, jakbyś wiedział, że Dwayne Wade będzie grał w pierwszej piątce? Jakkolwiek, nawet obojętnie, czy z ławki, czy nie. Czyli ja przede wszystkim mam takie podejście, że mecz gwiazd to ma być show. Ma być show, w którym mają grać nie najlepsi koszykarze, najbardziej efektownie grający koszykarze. Tak ja do tego podchodzę, bo już dawno zapomniałem o tym, że NBA może grać mecze gwiazd o coś. Ostatni mecz o coś widziałem w 2001 roku. Od tego czasu urodzili się ludzie, którzy za rok będą mogli oficjalnie kupować alkohol, więc to trochę czasu minęło. Oczywiście były jakieś fajne mecze na styku i tak dalej. Ten 2001 mi utkwił w pamięci z MVP Iversona i ze świetną grą Stefana Marburego w końcówce. I patrząc na to z tej perspektywy, której ja patrzę, czyli show, a nie to, że mają być najlepsi gracze, to jak najbardziej ja chcę tam mieć Dwayne Wade, ja tam chcę mieć Luka Doncicza, chcę mieć Derricka Rose'a i tego typu graczy. Bo dla mnie wtedy ten mecz będzie miał jakąś wartość, tak? Bo będę mógł obejrzeć zawodników, których lubię, których podziwiam w jakiś sposób, którzy moim zdaniem zapewnią show, bo jakby nie patrzeć, Dwayne Wade potrafi zrobić show. Luka Doncic potrafi zrobić show. Luka Doncic to jest dla mnie najbardziej pozytywnie zakręcony, kreatywny gość. Tak kreatywny ostatnio był dla mnie w NBA Jason Kidd. Nie ma takiego gracza z taką wyobraźnią, mam wrażenie, jak Luka Doncic. LeBron James prawdopodobnie ma taką samą wyobraźnię, ale przez to, że
wygląda jak wygląda, to jego ruchy nie są aż takie luźne, nie są aż takie wariackie, że tak powiem. Luka Doncic ma w sobie coś z Jasona Kidda, ma coś w sobie z Jasona Williamsa. Takich graczy, którzy właśnie głową wyprzedzali wszystko to, co robią rękami, nogami. Chociaż Luce i tak już niedużo, jeśli chodzi o ręce i nogi, brakuje do tej głowy. Więc patrząc z tego punktu widzenia, jak chcę zobaczyć show, no to chcę Rose'a, chcę Wade'a, chcę Doncicia, a nie chcę jakichś gości typu rzucam 15 punktów, zbieram 10 piłek i trafiam na dobrej skuteczności za 3 punkty. Super. Fajnie, no to walcz o udział w meczu, o udział w All-NBA. Tam mają być najlepsi, tak siak, nawet tak czy siak patrząc na Wade'a, to można i tak znaleźć bardziej efektownych zawodników do pierwszej piątki, nawet na wschodzie. Wesel Zaka Lawina, będziesz Zaka Lawina sobie weź, będziesz miał. Nie, oczywiście, nie? Zgadzam się, natomiast tak jak powiedziałem, dla mnie to jest połączenie tego, kto gra efektownie, do którego mam jakiś sentyment, tak to nazwijmy. No jakby nie patrzeć, każdy, kto wybiera piątkę do All-Star Game i głosuje, to jest jego w 100% subiektywna opinia. I moja jest taka po prostu, że ja chcę połączyć show z jakimś elementem sentymentu, to więc ja bym najchętniej widział tam też Vince'a Cartera. Albo przynajmniej Vince'a, żeby zaprosić do konkursu wsadów, no. Więc no... Więc już w ten powiedział, sposób, że nie chce. Ja wiem, że powiedział, że nie chce, ale i tak bym... Ja bym chciał. To wtedy by dla mnie nabierało większej wartości do oglądania. A tak to, jeżeli się okaże, że po głosowaniu, bo tam chyba dziennikarze jeszcze mają wziąć udział, i tak? I koszykarze. I jak się okaże, że z tej trójki zostanie tylko Luka na ławce zachodu, czy tam jednej z drużyn, jak to teraz tam jest, a Rose'a i Wade'a nie będzie, no to pewnie się skończy tak jak zwykle, że w poniedziałek około 8 rano włączę komputer, zobaczę, aha, ci wygrali, a ten dostał MVP, rzucił 79 punktów, trafiąc 17 trójek. Okej. Okay. Wiesz co, rok temu bym się z tobą zgodził, nie wiem czy w 100%, ale w większości, ale jako, że jest czasami jestem człowiekiem wiary, tak patrzyłem na All-Star Game w zeszłym roku, znaczy patrzyłem, 2 dni później go obejrzałem, czy 3 dni nawet później, bo przecież w ostatnich latach to było dno wodorosty, jeszcze 3 metry mułu, jeżeli chodzi o mecz gwiazd. Natomiast w zeszłym roku mecz gwiazd był wyjątkowo dobry i z wyjątkowo większym zaangażowaniem, więc według mnie ja płakał nie będę, jeżeli Wade'a nie będzie, jeżeli będą po prostu gracze, którzy są po prostu lepsi i którzy są w stanie stworzyć coś, co będzie dało się pod względem koszykarskim, nie tylko show oglądać czwartej, czy może w trzeciej jeszcze kwarcie, no oby to tak jak w zeszłym roku te elementy tej koszykówki trochę były i tej obrony, tak? Bo tak to się nie dało oglądać tak naprawdę, tak? To ja bym rzeczywiście zaprosił Geralda Greena, Lance'a Stevensona, Zaka Lawina i kogoś tam jeszcze, żeby odpalali dziwne rzuty, robili wsady, crossovery, grali na gitarach i tak dalej, i tak dalej. I będzie fajnie. Wszyscy będą zadowoleni. Co do Luki Doncicia mam właśnie chyba podobną opinię, chciałbym go zobaczyć, bo gość na pewno na wschodzie pod względem koszykarskim by się mieścił, bo ja już teraz sobie zrobiłem, na wschodzie, Piotrek, ty mieszkasz na wschodzie, nie chciałbyś z konferencji wschodniej zagrać z ławki? Bo ja jeszcze tak podzieliłem wschód-zachód, bo Warszawa to w sumie wschód, więc czemu by nie? Ja mieszkam na zachodzie Warszawy. Ale tak... Szerzej, rozszerzyć to. Dobrze, niech ci będzie. Tak, to wschód. Może byś się zmieścił, bo jak tak patrzę, ale to może nie na dzisiaj, ale słuchajcie, u mnie na rezerwie na wschodzie jest Pascal Siakam, to coś oznacza, jeżeli chodzi o rezerwowych graczy wschodu, tak? Pascal Siakam w ogóle był fajny. Kozłujący. Nie, Pascal Siakam jest super, natomiast wiesz, pamiętaj, że w meczu gwiazd zagrali kiedyś tacy gracze jak Tyron Hill, Chris Gatling. Więc to pokazuje skalę, jaka czasami była. Czemu nie Pascal Siakam razem z Joelem Embiidem w duecie po prostu by tam grali? No. Chociaż ja podejrzewam, że jakby Pascal Siakam grał, to by tak koncentrował na sobie dziwne spojrzenia LeBrona i tak dalej, że on tak kozłuje dziwnie i podaje i sobie rzuca i tak, co ty robisz? W Toronto może to wypada, tutaj nie. Także pod tym względem może być na wschodzie tak dziwnie. Jak Doncicia ostatecznie nie mam, myślę, że jeszcze do All-Star Game'u nie jest do końca gotowy. Aha, odnośnie Doncicia, to
Mi przypomina trochę gracza, którego nie lubię, który jest w gazie totalnym, czyli Jamesa Hardena, przynajmniej pod względem stepbacków i takiego tempa poruszania się, to Doncic coś z tego ma. Z Hardena, zdecydowanie. Mi się wydaje, już w tym wieku to można porównać. Zobaczymy, jak się pod tym względem rozwinie. Czy coś jeszcze o tych pionkach? Bo szczerze mówiąc, co? Janis na wschodzie miał jakąś przewagę nad Kałajem i to taką chyba nie. Nie, przepraszam. Irving był pierwszy czy drugi? Chyba drugi. Nie, Janis na razie Janis przed był i Irvingiem. Kyrie był na drugim. A jeżeli moglibyście takie swoje pierwsze piątki tak szybko, Łukasz, wytypować? Same pierwsze piątki starterów. Powiedzmy z uwzględnieniem tych zasad backcourt, dwóch frontcourt, trzech. Znaczy, na wschodzie to trudno mieć inną, przynajmniej ten frontcourt to będzie Embiid, Janis, Kawhi. W backcourcie to Kyrie. Już Tutaj pojawia w się starterach kłopot. już masz problem. I tutaj Nie, dałbym bo chyba, Oladipo gra trochę dałbym słabiej. Kyla Lauriego bym dał, gdyby nie wybył przez kontuzję. Natomiast no, w tak Kemba Walker trochę zwolnił i tutaj pojawia się kłopot, no bo A ewentualnie Ben Oladipo jest jako Simmons. frontcourt stawiany, czy jako Słucham? backcourt? Backcourt. Oladipo, backcourt. Oladipo, backcourt, tak. Ale gra słabszy sezon, jasne. Ja bym dał Kemba Walkera mimo wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o zachód, to tutaj tak, to James Harden jako drugi, De'Aaron Fox, dalej Paul George, nie, zaraz, No, problemy. LeBron, Durant i Davis. I tutaj zastanawiałbym się jeszcze nad Paulem George'em. I tutaj polega największy kłopot. Natomiast jeżeli chodzi o No z backcourt, tym to James Harden De'Aaronem i Foxem no jest tak tak z De'Aaronem poważnie. Foxem. No to ja pójdę, a czemu nie Nie jest to. De'Aaron Fox, Buddy Hield, Bogdan, Willie Cauley-Stein, kto tam jeszcze gra w pierwszej piątce? Nie, no gdyby było na poważnie, to oczywiście Marvin Stephen Bagley. Curry, ale. Jak jest zdrowy. Ale teraz Ale Brown. widać, nie wyłapaliście. Nie no, i ja mam w zachodzie w sumie tak jak ty Hardena, no nie lubię go, ale no, nie można go nie wstawić. No to by było już totalne Jak takie. to nie? Nie Może ma, z znaczy ławki go można. mogą trenerzy wybrać. No, wiem, Curry, Harden, George, LeBron i Davis, Durant z ławki. Niech sobie będzie. George gra naprawdę świetny sezon i moim zdaniem wystarczająco dobry, żeby. I teraz tak patrząc, dobrze, że ten All-Star Game będzie mieszany, tak jak było rok temu, bo tak patrząc na wschód i na zachód, nawet startersi sami, prawie że kogokolwiek by się nie wybrało, to jest szansa, że pięciu albo czterech na pięciu z zachodu i tak by było lepsze, bo masz Kyrie, Curry, jednak chyba Curry, Oladipo, czy ktokolwiek zamiast Oladipo, Harden, to jednak Harden, Kawhi George, tu mamy wyrównanie, Janis, LeBron, nie chyba LeBron, Joel i Davis. No chociaż tutaj, ale ławka to już jest potem. To już jest pewna różnica, Piotrek chyba. To już no, zmieściłbyś się No na tym tak, wschodzie, co tak. nie pograłeś? Oczywiście, ja ze swoimi średnimi 6,5 punktu, 4,5 zbiórki na mecz. Czemu nie? Czemu nie, ale w takim All-Star Game, jak był jeszcze kilka lat temu, to mógłbyś sobie ciepać z pół dystansu albo za trzy i może coś by wpadło. Tak. Czemu nie? Coś pewnie przy 10 próbach ze dwie bym trafił. To Nie, chyba ale tak jak wy mówicie, to rzeczywiście ten zachód jest trudny, jeśli chodzi o wytypowanie tej trójki frontkortowej, tak? No bo rzeczywiście Davis, Durant, LeBron, Paul George ma fantastyczny sezon, na pewno lepszy jak dla mnie od Duranta. Pewnie ze względu na to, że inne masz oczekiwania w stosunku do Duranta, a inne masz w stosunku do George'a. Natomiast to zdecydowanie, przynajmniej jak dla mnie na teście oka, jest to Paul George. A, Trochę jeszcze mnie smuci. zapomnieliśmy o Nikoli Nikola Jokiciu. Jokić, nie? Chociaż No, nie. dokładnie. No, tylko, że No to ale nie. no jednak nie, No nie, ale jednak też to nie. pokazuje, no, jak silny jest ten zachód. No dokładnie. Jeszcze Westbrook, mimo wszystko, tak. No, No ja bym właśnie. Kuzmę dał na Lillard. przykład do meczu gwiazd. Lillarda nie, bo go nie lubię. Sweet Lou musi być w meczu gwiazd, moim zdaniem. Jeżeli. On był w zeszłym roku w końcu dokoptowany, czy nie? Nie, nie. Nie był. Się obraził. Sweet Lou jest Na najlepszym Jimmy'ego graczem. Butlera. Najlepszym graczem Clippers. I Sweet Lou byłby fajny w meczu gwiazd. Chociaż on by ciepał trójki. No nie, bo by ciepał trójki z 15 metra, no. No, może by trafił.
No a z drugiej strony, jak kogoś mamy brać z Clippers, to Tobias Harris wcale nie byłby jakiś ciekawy do oglądania, bo to jest co, rzut za trzy, pompka, wjazd na rzut z półdyszki, no albo to jeżeli kogoś tyłem do kosza. No. Z Clippers to Montrezl Harrell. Boban. Albo Boban. Albo Miloš. Miloš do rzucania fajnych podań. Więcej by zagrał w meczu gwiazd niż minut w Clippers. No. Nie, tak serio, na wschodzie no jest problem z tym drugim gościem na obwodzie obok Kyriego, bo niby Oladipo, bo niby Kemba, ale to nie są takie w 100% przekonujące kandydatury. No, chyba, mnie też nie. Simons jest jeszcze jako traktowany jako backcourt, ale też nie jestem pewien, czy to na pewno też jakoś się aż tak bardzo wyróżnia, żeby był tą pewną kandydaturą jako drugi. No. Chyba rzeczywiście bym tego Bradley'a Billa wolał, tak jak podpowiada Karol. Mimo całego sezonu Wizards. No. A jeżeli pójdziesz właśnie, jak mówię, na ławkę, to już jest naprawdę źle. Ja mam Vucevicia, Blake'a, Middletona, Butlera, Walkera, Siakama i Billa. No to są takie niezłe nazwiska, ale tylko niezłe. I szczerze mówiąc, dużo szerzej. Ja się zastanawiałem nawet nad takimi graczami jak Caris LeVert czy Spencer Dinwiddie. No. Więc to żeś grubo pojechał. No to już nie, ale to pokazuje Spencer fajny gracz. Bardzo, ja go bardzo lubię oglądać. Więc czemu by nie? Ale to pokazuje, co tak naprawdę jest na wschodzie. Jeżeli chodzi o rezerwy All-Starowe. Czy coś jeszcze? Dzisiaj na koniec, czy zamykamy i słyszymy się na... Nie powiem, że na pewno, ale przed All-Star Game by wypadało. Nie, będziemy się starali teraz co poniedziałek nagrywać. Ja będę was cisnął, przypominał i w ogóle SMS-ował, spamował i w ogóle. Dobrze. Żebyśmy byli regularni. Właśnie. Więc składamy taką... Jak DeAndre Jordan na linii w tym sezonie. Właśnie, DeAndre. Ale nie, pomimo, że go lubię, gra słabo w tym sezonie. Oprócz tych rzutów wolnych. Nie. Gdyby DeAndre był tym DeAndre z Clippers, to by w tej chwili zamiast 18-21 mieli 25-17, tak myślę. Ale DeAndre już nie jest tak dobry. Jakby tylko wolny ma lepszy. Chwała mu za to, panie Andre Drummond. Ja wiem, że on wygląda często, jakby mu się po prostu nie chciało. No właśnie o to chodzi. O to właśnie chodzi. Gościu, który sobie coś tam zbiera, coś tam zrotuje, ale to już nie jest ten gość, który... Też druga rzecz, że najważniejsza rzecz, być może, która dla niego się po prostu liczy, jeżeli chodzi o koszykówkę, to cyfry. Czyli będzie miał swoje zbiórki, będzie miał swoje punkty i to tyle. To wystarczy, żeby... skuteczność dojdzie do tego i wystarczy to, żeby po prostu dostał kolejny wysoki kontrakt. No, lobby od Doncicia dostanie, więc jakieś highlighty sobie porobi, więc nie może narzekać, że nie jest dokarmiany piłką, więc... No, ale nie, DeAndre, ja powszechnie wiadomo, byłem wielkim fanem DeAndre. Teraz już jestem mniejszym fanem DeAndre, ale dobrze, że chociaż nauczył się rzucać wolnych. Także no, chociaż tyle. Taki pozytyw. Żadnych ogórków, same pozytywy. Bo trzeba myśleć pozytywnie w styczniu. Jest ciemno, zimno. Nie no, ogórki wydaje mi się, że dzisiaj dosyć mocno rozdaliśmy właścicielom Minnesoty. To pozostawiamy. Pozostawiamy je w Minnesocie. Nie no... Na pewno jakiś się pojawią w następnym odcinku. Muszą, bo ogórki są najfajniejsze. Zawsze były najfajniejsze. Dobrze, przygotujemy się, Karol. Tak, musimy po polsku, czyli tak pojechać. Po co nagradzać, jak można kogoś skrytkować. To tyle na dzisiaj. Byli z wami Piotr Zarychtan, Łukasz Woźny i Karol Milcarz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Coast to Coast.